Jest ze mną Jakub Zaleśny, świeżo po wygranej z drużyną Old Town Bats. Kuba, całkiem dobry mecz. Co powiesz, jakie wrażenia po dzisiejszym meczu? Wiesz co, wydaje mi się, że cała drużyna zasługuje tutaj na pochwałę. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Nie było nas faktycznie najwięcej na ławce, ale rotacja była dość szybka. Zagraliśmy szybki basket. Może pierwsza połowa faktycznie nie była w naszym wykonaniu, szczególnie w obronie, tak mocna, jak chciałbym to zobaczyć w przyszłości, ale no, na pewno cała drużyna zasługuje na naprawdę gromkie brawa i mam nadzieję, że będziemy trzymać tak dalej. Tak, w pierwszym meczu wygraliśmy 80 punktami przewagi, w tym było chyba 30 czy 40 punktów. Powiedz mi, czemu tak jest, skoro przyszedłeś na drugi mecz i od razu mamy o połowę gorszy wynik w drugim meczu? Bo z reguły jak gram z tobą, to więcej nie trafiasz niż jak grasz sam, a tak serio, to nie no, przeciwnik robi różnicę, prawda, i zawsze będzie tak, że będą mecze łatwiejsze, będą mecze cięższe i w tym wypadku wydaje mi się, że cała drużyna stanęła na wysokości zadania i parę trójeczek wpadło u mnie, u ciebie, u młodego, u całej reszty drużyny. Dobrze graliśmy pod koszem, więc wydaje mi się, że jeśli tylko będziemy to trzymać, to w przyszłości takie samo wygrane będą lecieć. Okej, Kuba, ostatnie pytanie. Dzisiaj miałeś bardzo ładny wynik, 20 punktów i 13 asyst. Powiedz mi, komu w naszej drużynie najlepiej ci się podaje i dlaczego to jest Jan Walawski? Właśnie miałem się zapytać, zanim dokończyłeś, czy mam powiedzieć, że to jesteś ty. Nie, te asysty, nie no, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest zasługa całej drużyny i to, że wszystko, każdy pas został konwertowany, prawda, na punkty. Oczywiście wielkie dzięki dla świetnego sędziego Jakuba Musiała za zajebiste... Dziękujemy. Przebieg meczu, był biedak sam, ale stanął też na wysokości zadania. I no nic, no, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o asysty, jeśli chodzi o punkty, to tutaj się liczy tylko team effort i faktycznie nie byłem sam, który tak naprawdę chyba miał dzisiaj double-double. Ty też zebrałeś mnóstwo piłek na tablicy, więc tak jak mówię, świetny team effort. Kuba Zaleśny, dzięki wielkie za wywiad i Development League, szykujcie się, nadchodzimy. Cześć.